szkoły wprowadzić. Spocznij do hymnu. Jeszcze Polska jest niepła, kiedy żyjemy. Co na łąca się wzięła, szablony ziemi. Marsz, marsz do Rosji, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się. Wakacji, które będą w
mogły pozwolić na regenerację sił, na wypoczynek, na odkrywanie nowych miejsc, nowych przyjaźni, nowych ludzi, ale też chciałabym, żeby to były wakacje bezpieczne, żebyście mogli, czerpiąc z nich jak najwięcej, wrócić tu we wrześniu w kompleksie. Jeszcze raz wszystkim życzę udanych wakacji, a o zabranie głosu poproszę dyrektora szkoły pana Ryszarda Łukasza Flanca. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, zebranych na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018-2019. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam naszych miłych gości w osobach. Pana Bogdana Gwińskiego, starostę Wysokomazowieckiego. Witam pana starostę. Jest z nami również wicestarosta Wysokomazowiecki, pan Leszek Rodala. Witam. Bardzo serdecznie witam burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie, pana Jarosława Sikiewicza. Równie gorąco witam proboszcza parafii Odrębanie Świętych Apostołów Piotra i Pawła Wysokie Mazowieckie, księdza kamienika Edwarda Lapińskiego. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Rady Rodziców, pana przewodniczącego Rady Rodziców, pana Wincentego Sieńskiego. Witam serdecznie. Równie gorąco witam Wojtek Atmosfera dzisiaj i Pogoda. Pani Magdalena Majewska, skarbnik. Witam bardzo gorąco przewodniczącego Rady Rodziców Seniora Andrzeja Laskowskiego, który wiele lat temu tą funkcję. Witam szanownych zasnych emerytów, nauczycieli, profesorów naszej szkoły. Cieszę się, że jest wśród nas pan profesor Czesław Wyszyński. Witam panie profesorze. Jest z nami profesor Stanisław Sokołowski. Witam pana. Bardzo, bardzo gorąco witam wicedyrektora Zespołu Szkół Kształcących i Policjalnych Wysokiej Mazowieckiej, panią Antonę Dołbizną. Witam naszą wspaniałą Radę Pedagogiczną naszego Zespołu Szkół, naszego Liceum. Dzień dobry Państwu. Witam równie gorąco młodzież raz pierwszy. Witam bardzo, bardzo również serdecznie pracowników administracji i obsługi pracujących na tej szkole. Szanowni Państwo, kończy się rok szkolny, a w zasadzie rok nauki, bo do roku szkolnego przypisane są jeszcze przecież wakacje, na które wszyscy czekamy. To był rok bogaty, bardzo ważne wydarzenia, z których najważniejszym to setna rocznica odzyskania przez naszą ojczyznę, przez Polskę niepodległości. Wiek Jeleńczyków, sami wiecie Państwo, duch patriotyzmu zawsze był obecny, ale bieżący rok szkolny obfitował bardzo wiele uroczystości i projektów czczących
ową setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Za zaangażowanie ze strony nauczycieli, władz oraz uczniów, rodziców chcę za to podziękować. Proszę Państwa, to rok wielu sukcesów uczniów i ich opiekunów, nauczycieli tej szkoły. Na arenie, tam gdzie odbywały się konkursy, olimpiady przedmiotowe, zmagania na szczeblu artystycznym. Sukcesów jest wiele. Świadczeń będą o tym odbierane przez uczniów za moment nagrody i świadectwa z paskiem. W tym aż 20 uczniów uzyskało średnią 5,0 i więcej. Wspaniale. Gratuluję. Gratuluję dla uczniów wysiłku, wytrwałości nauczycielom i wspólnie i sobie również tak pięknych wyników. To rozmagań reprezentacji sportowych w rozgrywkach organizowanych przez Szkoły Związek Sportowy. Proszę Państwa, cieszy to ogromnie, że również mogę powiedzieć, iż był to rok wspaniałej, dobrej, bardzo dobrej współpracy z rodzicami. To kolejna grupa rodziców, która angażuje się w pracę szkoły, która współpracuje z dyrekcją, ale również z nauczycielami, z rodzicami. To oni zorganizowali stopniówkę, wiele imprez wewnętrznych. Odbyło się właśnie z udziałem członków Rady Rodziców i Rady Klasowych. To właśnie świadczy o zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy. Chcę również na ręce pana starosty złożyć podziękowania dla zarządu powiatu i Rady Powiatu za dbałość o dostatnie w niczym funkcjonowanie liceum. W niczym nam nie brakuje w sensie tego, abyśmy mogli tu funkcjonować w dobrych warunkach i w dobrym, przyjaznym otoczeniu. Dziękuję nauczycielom. Proszę Państwa, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wytężoną pracę i za zaangażowanie. Zaangażowanie się w przygotowanie uczniów do matury. Czekamy cierpliwie na wyniki tego egzaminu ważnego, najważniejszego egzaminów dla nas, dla naszych uczniów, dla rodziców. Ale też zaangażowanie, organizację i przygotowanie do konkursu Olimpiad Zawodowych. Chcę podziękować również pani wicedyrektor za bardzo dobrą współpracę i merytoryczne wypełnianie powierzonych obowiązków. I proszę Państwa, chcę bardzo, bardzo wszystkim serdecznie życzyć udanego odpoczynku. Aura sprzyja, wręcz wakacje już są na progu wołania. My szczególnie czekamy na te wakacje, ponieważ pracowaliśmy uczciwie cały rok szkoły. W szkole nie było strajku, była praca, była matura, było wszystko jak trzeba, tak aby było zadowolenie dla naszych rodziców, którzy powierzyli swoje dzieci na tej szkole. Dla maturzystów, to prawda, zdarzyły się niewielkie sytuacje z zakłóceniem egzaminu, ale te zakłócenia były naprawdę niwelowane przez nas wszystkich. I to należy podkreślić. Także te wakacje są zasłużone. Cóż, nam wakacje życzę jeszcze raz udanego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Czas na wystąpienie wyróżnionych i nagrodzonych uczniów. Klasa pierwsza A. To wystąpienie poproszę. Kołuja Olszewska, średnią 5,13 zachowanie wzorowe. Szymon Jabłoński, średnia 5,0 zachowanie wzorowe. Laura Karczewska, średnia 4,82
8 zachowanie wzorowe. Sylwia Pajewska, średnia 4,81, zachowanie bardzo dobre. Nagrody wręczy wychowawca klasy pan Tomasz Ostrowski. Poproszę również o wręczenie starostę Wysokomazowieckiego pana Bogdana Zielińskiego.
Dominika Wojciechowska, średnia 5,25 za zachowanie wzorowe. Dominika Jakubowska, średnia 5,06 za zachowanie wzorowe. Drugie miejsce w konkursie na styczniu Wysokie Mazowieckie Moje Miasto w przyszłości. Wyróżnienie w kategorii praca na styczniu w wojewódzkim konkursie historycznym z miłości do niepodległej ojczyzny. Życie i działalność generała Władysława Andersa. Laureatka konkursu wiedzy o żywieniu i żywności ze smakowym zdrowiu. Ewelina Kalinowska, średnia 5,06, zachowanie wzorowe. Karolina Twortowska, średnia 5,0, zachowanie wzorowe. Mateusz Kostro, średnia 4,81, zachowanie bardzo dobre. Jakub Śliwowski, średnia 4,75, zachowanie wzorowe. Ewelina Jamiełkowska, średnia 4,75, zachowanie wzorowe. I za 100% frekwencję Julita Stypułkowska i Weronika Stypułkowska. O wręczenie nagród poproszę wychowawcę klasy pana Krzysztofa Grabowskiego i burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie pana Jarosława Sikierę.
W tym roku zaproszenie otrzymuje Monika Murawska.
będzie miała przyjemność i zajęcia w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom i zaproszenie wręczy dyrektor szkoły Ryszard Łukasz-Franc i pani Marzanna Wisielewska.
konkursie organizowanym przez Samorząd Uczniowski tytuł Superklasy Roku Szkolnego 2018-2019 otrzymuje klasa 2B. I przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Tomasza Kuńskiego. W konkursach organizowanych w Dniu Samorządności pierwsze miejsce zajęła klasa 2A, prosimy gospodarza, drugie miejsce klasa 2C, a trzecie miejsce egzekwo klasa 1A, 1B, 1C i 2B i też poprosimy gospodarza. Nagroda.
uczniowi klasy drugiej D Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiej Mazowieckiej za aktywną pracę na rzecz społeczności uczniowskiej w roku szkolnym 2018-2019 Hubertowi Markowskiemu wręczy dyrektor szkoły pan Ryszard Łukasz-Planc. Został nam jeszcze puchar za pierwsze miejsce w Mistrzostwach Szkoły w piłce nożnej chłopców. Zajęła go klasa druga B. O wręczenie poproszę pana profesora Wojciecha Ogrodnika oraz pana przewodniczącego Rady Rodziców w piłce tego się nie zmieni. Przychodzi w życiu każdego człowieka taki moment, w którym podejmuje jedną z trudniejszych decyzji. Decyzję o przejściu na emeryturę. Im dłuższy staż pracy, im większe zaangażowanie, tym trudniejsza decyzja. Dziś nadszedł ten czas w życiu wieloletniego dyrektora naszego liceum, pana Ryszarda Łukasza Planca. Stanowisko to objął w 2002 roku, 17 lat temu, i za cel postawił sobie zmiany i unowocześnienie placówki. Już w 2003 roku podjął starania dotyczące zagospodarowania przestrzeni przed szkołą, czego efektem jest ścieżka dendrologiczna. Z pomocą funduszy organu prowadzącego i innych sponsorów wyremontował sekretariat, gabinet dyrektorów. Następnie każdego roku nadzorował remonty sal lekcyjnych, wymianę mebli i wyposażenie w pomocy dydaktyczne. Tablice interaktywne, pracownie komputerowe. Zorganizował i wyremontował pomieszczenie sprzęt na siłowni. Realizował projekt wycieplenia budynku, wymianę okien i elewacji. Czuwał nad przebudową i rozbudową parkingów wewnętrznych. Nadzorował remont oraz wyposażenie kuchni w nowoczesny sprzęt. Wiele czasu poświęcił również budowie sali sportowej i obiektów sportowych Orli. Był założycielem i prezesem Stowarzyszenia Oświatowego Jagiellończyk, finansującego różnorodne zajęcia rozwijające kreatywność uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, wyjazdy zagraniczne. Wszystkie te działania wskazują na to, że był znakomitym menadżerem i kreatywnym organizatorem. W imieniu swoim, panie dyrektorze, chciałbym podziękować za 9 wspólnych lat zarządzania szkołą. Za dobrą współpracę na wielu płaszczyznach tej odpowiedzialnej funkcji, jaką pan mi powierzył. Zapewne każdy z nas ma wykształcony przez 17 lat wizerunek dyrektora i każdy z nas może znaleźć w swojej pamięci potwierdzenie tego, o czym wcześniej wspomniałam. Doceniamy pana pracę na rzecz szkoły i wiemy, jakiego to wymaga zaangażowania, często rezygnacji z czasu prywatnego. W imieniu Rady Pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi dziękuję za lata mobilizacji wszystkich do podejmowania kreatywnych działań na rzecz młodzieży. Pragniemy również,
aby nowy etap w Pana życiu przyniósł korzystanie z innych, ale równie atrakcyjnych aspektów egzystencji. Proszę nie opierać się zmianom, które napotyka Pan na swojej drodze. Trzeba dać się ponieść życiu i nie martwić się, że czasem wywraca się ono do góry nogami. Bo skąd wiadomo, że ta strona, do której się przyzwyczailiśmy, jest lepsza od tej, która nas czeka. Wielkiej mądrości wymaga umiejętność planowania kolejnych etapów życia. Dlatego też, Panie Dyrektorze, mówiąc już tak od nas wszystkich, pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę, baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę, nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi, patrz na wnuki oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać się w słoneczny dzień. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko. Proszę przyjąć od Rady Pedagogicznej i pracowników administracji obsługi kwiaty oraz skromny upominek jako wyraz uznania i wdzięczności. Zapraszam Panią. Zabranie głosu poproszę starostę Wysokomazowieckiego, pana Bogdana Zielińskiego. Szanowny panie dyrektorze, Rada Pedagogiczna z panią wicedyrektorem na czele, księże proboszczu, panie burmistrzu, państwo rodzice, nauczyciele emeryci, droga młodzieży. Pozwólcie, że pierwsze słowa skieruję do tych, którzy stanowią o sile tej szkoły. Kieruję do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policjalnych w Wysokim Mazowieckim. Przed Wami wielka radość, bo to dzisiaj rozpoczynacie najdłuższe w historii wakacje. Wakacje niespowodowane jakimiś pomysłami ludzi dorosłych, ale wakacje, które Wam się słusznie należą. Szczerze powiem, że nie pamiętam, aby 20 czerwca zaczynały się, były już wakacje, więc jesteście tymi szczęśliwcami, którzy tą historyczną chwilę będą przeżywać. Dziękuję Wam za Waszą pracę codzienną, którą tutaj w pewnej części mogliśmy obserwować w postaci nagród i świadectw z paskami. Natomiast Wasza praca była zdecydowanie większa. Za tą pracę do tego całego mijającego roku szkolnego bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za Wasze uczestnictwo, aktywne uczestnictwo w tym roku szkolnym, mijającym roku szkolnym dotyczącym obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
To nie bez przypadek właśnie tutaj w tej szkole mieliśmy jako samorząd powiatu wysokomazowieckiego wraz ze wszystkimi samorządami tego powiatu uroczystość stulecia odzyskania niepodległości 11 listopada 2018 roku właśnie tu, w tej szkole. Życzę Wam naprawdę świetnych wakacji, niezapomnianych, tego, żebyście byli z nich zadowoleni, żebyście wrócili do tej szkoły 2 września w pełni zadowoleni z ich przeżycia, z ich doznań, żebyście zawsze zachowali zimną krew i trzeźwą głowę w ciągu tych wakacji, żebyście zawsze byli osobami, dzięki którym ten zespół szkół ogólnokształcących i policjalnych jest marką, jest tym, co jest do rozpoznania w Waszym środowisku. Także kontynuując swoją myśl dotyczącą wakacji, jak wiecie, Pani Dyrektor, albo pewnie nie od Pani Dyrektor, ale wiecie już, że wchodząc tutaj 2 września nie spotkacie już w gabinecie dyrektora, jako dyrektora, Pana Ryszarda Franca, ponieważ Pan Dyrektor postanowił o tym, że zmienia swoje życie i przechodzi na także bardzo zasłużoną emeryturę. Jak Pani Dyrektor to powiedziała w swoim wystąpieniu, to jest jedna z trudniejszych decyzji życiowych. Daj Boże każdemu, żeby dożyć do takiej decyzji. Ale to jest decyzja już przemyślana osoby, która ma ze sobą potężny bagaż doświadczeń i wiedzy na temat funkcjonowania tego świata. Chciałbym w imieniu swoim, jak również tutaj obecnego Pana Wicestarosty Wysokomazowieckiego, w imieniu całego Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, Panu Dyrektorowi bardzo serdecznie podziękować. 17 lat funkcjonowania tego zespołu, tej placówki było pod Pana kierownictwem. Ponad 3000 młodych ludzi za Pana tutaj bytności opuściło mury tej szkoły. Te ponad 3000 osób miało bezpośredni kontakt z Panem jako dyrektorem. To dzięki Panu ta placówka ma takie, a nie inne możliwości lokalowe, wizerunkowe, tego co widzimy, tego co możemy dostrzec, tego co możemy dotknąć tutaj. 17 lat temu ta jednostka wyglądała trochę inaczej. Ale mówiąc słowo trochę, to biorę oczywiście w cudzysłów. To za Pana tutaj kadencji ta szkoła rozwinęła się w sposób taki, że uczniowie mogą w pełni korzystać z możliwości współczesnego świata, współczesnej Polski. To Pan był inicjatorem każdej z inwestycji, która tutaj powstawała.
nikt z boku, albo z góry, albo z dołu tego Panu nie narzucał. To Pan chodził, to Pan wskazywał, to Pan prosił po to, nie dla siebie, ale dla tych ponad 3000 młodych osób. I dzisiaj, patrząc na zespół szkół rozrzucających i policjami w Wysokim Mazowieckim, ja jako starosta i Pan jako dyrektor możemy być tylko dumni, że taka szkoła tutaj w Wysokim Mazowieckim istnieje. Bo nie wstyd nam przywieźć i przyprowadzić tutaj osoby z Polski i z zagranicy. Mogą one podziwiać to, co tutaj jest. A jest co podziwiać. Pani dyrektor też w swoim wystąpieniu jeszcze o jednej sprawie przynajmniej zapomniała, bo pominęła, ale rozumiem, że pani dyrektor na łyżwach nie jeździ, od razu widać. W okresie zimowym jest tutaj składany ornik zimowy na łyżwy, właśnie dla uczniów, przede wszystkim dla uczniów. Na drugim miejscu oczywiście są mieszkańcy i miasta, i powiatu całego. Ale to pan dyrektor, mimo iż postura pana dyrektora jakby na to do końca nie wskazuje, ale z wielkim miłosikiem sportu. Więc to widać w poczynionych inwestycjach, chociażby ta hala, na której się znajdujemy, to nie jest tak, że nagle ona powstała, bo tak nie jest. To pana dyrektora wielka zasługa w tym, żeby do tej inwestycji doprowadzić. I mam nadzieję, panie dyrektorze, że po tym pana odejściu pan to znajdzie sobie jakąś nową aktywność życiową. Bo biorąc pod uwagę chociażby panów tutaj emerytów, no to bycie emerytem też do czegoś zobowiązuje. Utrzymania tej właściwej kondycji, przytomności umysłu, więc trzeba się zawsze nie to, że jechać na wakacje, ale trzeba po tych wakacjach wrócić i też tę nową aktywność rozpocząć. Pan jako osoba jeszcze wydaje się w pełni sił fizycznych i umysłowych, powinna poszukać innej aktywności, tak żeby i miasto, i powiat, a tym samym nasz kraj mogły korzystać z doświadczeń pana jako osoby przez wiele lat funkcjonującej w polskiej powiatowej oświacie. Za te lata bardzo serdecznie dziękuję i też, żeby było to ten dzisiejszy dzień. Nie jest oczywiście pan dyrektor ostatnim dniem w pracy, bo pan dyrektor będzie pracował do 31 sierpnia 2019 roku, ale chciałbym w swoim imieniu władz powiatu serdecznie panu podziękować, wręczając taki prawie pamiątkowy grawerton od nas i też to jest taki znak, który będzie panu przypominał naszą współpracę. Ale oprócz takiego znaku nie tutaj takiego trwałego, wypisanego, chciałbym również w imieniu zarządu powiatu przekazać panu nagrodę zarządu powiatu za szczególne osiągnięcia w pracy wychowawczej, dydaktycznej oraz organizacji zespołu szkół ogólnokształcących i policjanty w Wysokim Mazowieckim. Serdecznie panu dyrektora zapraszam pana wicestarostę o pomoc wewnętrznej tych naszych podziękowań.
Szanowny panie dyrektorze, panie starosto, przygodny księże, panie wicestarosto, pani dyrektor, szanowni państwo emeryci, nasi profesorowie, szanowna rado pedagogiczna, droga młodzieży. Pan starosta w swoim pożegnaniu pana dyrektora skupił się bardziej na kwestii szkoły, na kwestii dydaktycznej, funkcjonowania tej szkoły. Ja, szanowni państwo, chciałbym trochę pójść w stronę może samorządu, ponieważ w 1998 roku, kiedy objąłem zaszczytną funkcję burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie, nie wszyscy państwo wiecie, że zastępcą burmistrza wtedy był pan dyrektor, jako radny Rady Miasta był pan dyrektor Flams. Była to funkcja społeczna, za którą nie pobierał wynagrodzenie. I będąc radny Rady Miasta, dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Będąc radnym Rady Miasta, wielokrotnie uczestniczy w posiedzeniach i proszę państwa, chciałem podziękować za to, że zawierzył tutaj mojej osobie, ponieważ praca w samorządzie to jest praca z ludźmi, ale też praca z ogromną ilością pieniędzy. Panie dyrektorze, proszę usiąść. My w samorządach mamy nienormowany czas pracy, więc możemy sobie dzisiaj porozmawiać, podyskutować, ale to trzeba, mówić. Trzeba mówić o rzeczach dobrych, niwelować rzeczy niedobre. I wracając do tej pracy w samorządzie, zaufał, ponieważ, proszę państwa, na wszystkich umowach, na wszystkich wnioskach musiały funkcjonować dwa podpisy. Praca w samorządzie nie jest, jak powiedziałem, praca łatwa, ponieważ w większości się podobamy, ale są osoby, którym niestety nie. I dziękuję za to zaufanie, ponieważ wielokrotnie byliśmy wzywani do takiego budynku obok starostwa powiatowego, ale z tego budynku zawsze wychodziliśmy, czyli mówię tutaj o prokuraturze rejonowej. Także bardzo dziękuję za to zaufanie w stosunku do mojej osoby, bo ja byłem tym głównym, jak gdyby, podpisującym. I w tym czasie, proszę państwa, w samorządach udało nam się na terenie miasta bardzo wiele zrobić, wiele inwestycji. Później, kiedy pan dyrektor przechodzi już do tego nurtu szkolnego, kiedy został dyrektorem szkoły, organ prowadzący, czyli powiat, ale również my jako miasto, ponieważ ja też jestem absolwentem tej szkoły, zawsze z taką ogromną radością, że jak ktoś przychodzi, nie było wtedy w tej hali, matematyki uczył nas pan profesor Wyszyński, którego zawsze serdecznie witamy i pozdrawiamy. I ogromna współpraca z miastem Wysokie Mazowieckie w tej szkole. Czyli o współpraca w zakresie funkcjonowania na terenie miasta. Chodzi mi tu szczególnie o uroczystości patriotyczne, ogromny duch patriotyzmu, który pan dyrektor tutaj wprowadził. Przecież ojciec, dziadek pana dyrektora zginął po stronie sowieckiej, czyli w Katyniu, czyli ten duch patriotyczny wyniósł z domu, wyniósł ze swoich, prawda, korzeni rodzinnych. I za to serdecznie panu, ale i całej szkole młodzieży serdecznie dziękuję. Pan dyrektor funkcjonował w samorządach jako wiceprzewodniczący Rady Miasta Wysokie Mazowieckie, uczestniczył w wielu decyzjach dobrych zarówno dla szkoły, ale również też dla miasta Wysokie Mazowieckie. Szanowny panie dyrektorze, w życiu jest tak, że osiągamy pewien wiek, odchodzimy, przyjdą ludzie następni i pewnie wtedy ci, którzy nieraz do końca
nie byli, bo nie ma 100%, Pan Bóg nawet nie ma poparcia 100%, powiedzą, o, za dyrektora Franca to było tak i tak. I mam nadzieję, że ja jeszcze jako urzędujący burmistrz się tego doczekam, a jestem pewien, że się doczekam, chociaż myślę, że następca, który tu będzie, będzie kultywował Pana funkcjonowanie, tak jak powiedział Pan Starosta, i Orlik, i lodowisko, i hala, inwestycje. Proszę Państwa, to samo nie przychodzi. To nie jest tak, że my zachodzimy, wysypuje się pieniądze i my z nich korzystamy. Trzeba wiele, wiele pracy, wiele wyjazdów, wiele zachodów. Kosztem oczywiście swojego zdrowia, funkcjonowania, ale kosztem też, kosztem i rodziny, bo trzeba sobie powiedzieć, tak jak powiedziałem, nasz czas pracy nie jest normowany. Panie dyrektorze, mógłbym tu wiele mówić, wiele opowiadać, wiele podziękowań, na pewno jeszcze padnie. My z panem dyrektorem, oprócz tego, że skończyliśmy to samo uczelnię, bo przecież jesteśmy absolwentami Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, ja parę lat później skończyłem, chociaż nie widać tego. Pan dyrektor tu wrócił, przyjechał do Wysokiego za swoją żoną, tak? Ja jako ten rodowity mazowieczanin tutaj wróciłem i oprócz tego, że razem kończyliśmy uczelnię, to byliśmy też sąsiadami. Byliśmy sąsiadami przez płot, nie jak Kargur z Pawlakiem, a jako bardzo tacy dobrzy przyjaciele. Ale to też pozwoliło na to, że mogliśmy, proszę Państwa, i funkcjonować i funkcjonujemy do dzisiaj. Panie dyrektorze, szanowni Państwo, koniec roku szkolnego. Dla Państwa również wszystkiego najlepszego, dużo radości, dużo miłości. Ale dzisiaj taki mamy wyjątkowy dzień. Przepraszam, że może nie skupiłem się na wszelkich życzeniach w stosunku do Państwa. Bardziej skupiłem się w stronę Pana Dyrektora. Jeszcze raz życzę dużo, dużo zdrowia, dużo radości. Tak jak powiedział starosta, ma Pan jeszcze dużo energii w sobie. Zresztą to widać dzisiaj. Nie młodzi, niektórzy się tak nie poruszają, prawda, jak Pan Dyrektor. Myślę, że jakieś funkcjonowanie będzie, jest co naprawdę robić. Ludzi nieraz do pracy, zresztą Państwo wszyscy wiecie, dobrych ludzi nieraz brakuje, więc ze zdwojoną energią po 1 września proszę myśleć, co dalej. A my jesteśmy tutaj jak wszyscy do pomocy, do funkcjonowania. Jeszcze raz dużo, dużo zdrowia, dużo radości. Grawerton, proszę Państwa, może tylko w związku z przejściem na emeryturę pragnę podziękować za wieloletnią współpracę z samorządem miasta Wysokie Mazowieckie. Wyrazam uznanie, zaangażowanie, poświęcenie i trud włożony w realizację i wykonywanych tak odpowiedzialnej i ważnej pracy. I moje życzenia również proszę przyjąć i podziękowania od mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie, ponieważ 17 lat to tutaj, tak jak powiedziane, zostało mnóstwo dzieci, mnóstwo młodzieży, kończyło szkołę. I dużo, dużo zdrowia, dużo uśmiechu i dużo radości i patrzenia teraz w przyszłość, nie cofania się do tyłu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Panie Burmistrzu bardzo. O wystąpienie poproszę księdza proboszcza Edwarda Łagińskiego. Szanowni Państwo, na tytuł godności Droga Młodzieży, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Wszelkie inne uroczystości, które są organizowane w tej szkole. Mówię o tym dlatego, że ja pamiętam czasy, kiedy księdza nie zapraszano do szkoły. Może niewielu jest na nich, którzy te czasy pamiętają, ale ksiądz nie był zapraszany. Dzisiaj Bogu dzięki, duchowni są zapraszani i za to jestem wdzięczny. Dzisiaj była sprawowana msza święta, dziękczynna w intencji wszystkich pracowników szkół i przedszkola, tych placówek oświatowych, które znajdują się na terenie parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Wysokim Mazowieckim. Bardzo dziękuję, że uroczystość rozpoczęła się śpiewem hymnu narodowego wszystkim zwrotem. Coraz częściej jestem świadkiem, że na uroczystościach śpiewane są wszystkie zwrotki hymnu. Tak jak w kościele jest też hymn
Tedeum, czyli Boga wysławiamy z VI wieku. Taki nasz narodowy hymn Mazurek Dąbrowskiego śpiewany. Jest dzisiaj piękna uroczystość, można powiedzieć podwójna. Zakończenie roku szkolnego i podziękowania panu dyrektorowi za 17-letnią pracę dyrektora. Może na początku pozwólcie państwo, że podziękuję panu dyrektorowi Ryszardowi Francowi za wspólną współpracę szkoły z parafią, czyli dyrektora z proboszczem, bo ten wymiar współpracy był na różnych odcinkach, ale myślę, że głównie dotyczył organizacji rekolekcji wielkopostnej. I wiem, że spotykaliśmy się, były rozmowy, żeby właśnie jak najlepiej zorganizować te ćwiczenia duchowe i za pomoc w organizacji tych rekolekcji, jak również za całą współpracę we wszystkich wymiarach, bardzo, bardzo serdecznie panu dyrektorowi dziękuję. Myślę, że te dobre czyny znane są panu Bogu i będą zasługujące kiedyś na wieczność. Czego życzyć panu dyrektorowi? Bo jest pan na terenie naszej parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Życzę, żeby był to taki spokojny, błogosławiony czas przeżyty właśnie owocnie. Czyli jako kapłan życzę wielu łask Bożych, błogosławieństwa, opieki Matki Chrystusa i wszystkiego, co najlepsze, żeby pan również cieszył się dobrym zdrowiem i realizował te plany, marzenia, które są w pana sercu. Wszystkiego dobrego. Chcę być gorszy jak pan starosta i pan burmistrz, także w innym czasie, w stosownym czasie wręczę taki album Historia Kościoła, więc będzie czas na lekturze, żeby przeczytać. Może już dzisiaj zapraszam na kawę, to będzie okazja, żeby właśnie spotkać się i w innym czasie, ale wręczę ten album. I jeszcze chciałbym podziękować Radzie Pedagogicznej, czyli nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkoły i wam, droga młodzieży, za ten czas pracy, nauki, za zdobywanie wiedzy. Młodzieży życzę, żeby ten czas wakacji był przeżyty w radości, w pokoju. Byście szczęśliwie wrócili we wrześniu tutaj do tej szkoły. Wszystkim szczęść Boże. Za dobrą i owocną współpracę z Radą Rodziców. Dzięki pozytywnym
pozytywnemu nastawieniu, chęci słuchania głosu rodziców, umiejętności wsparcia naszych inicjatyw. Czuliśmy, że mamy realny wpływ na kształt naszej szkoły. Wszyscy życzymy Panu przede wszystkim zdrowia, aby nie opuszczał Pana dobrych rąk, by otaczała Pana życzliwość ludzi. Żywimy nadzieję, że będzie Pan ciepło wspominał nas i wszystkich, którzy wiele lat Panu zawdzięczają. Dziękuję. Zdrowia i pokoju. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na początku chciałbym zaprosić do siebie Olka i Gabrysię, bo mamy dla pana dyrektora taki upominek, taki prezent w postaci piosenki i wszystkich chwil spędzonych w szkole i podczas tej kadencji. Także oddaję mikrofon Olkowi i Gabrysi. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji. Co dzień w nas gna, w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni wszechobecny pośpiech czasu znam. Naznaczy mi może przez to się przejrzeć mi
choćby mógłby dzień. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, myślałem, że jak każdemu przewodniczącemu samorządu wszystkiego, na koniec roku będzie dane podziękować za miniony rok szkolny i życzyć udanych i bezpiecznych wakacji, co niniejszym czynią. Jednak w tym roku przypadł mi niezwykły zaszczyt podziękowania i pożegnania wyjątkowej osoby, dyrektora szkoły i wielkiego przyjaciela samorządu uczniowskiego. Podziękowania głęboko z serca płynące ode mnie i aktualnego samorządu uczniowskiego, jak i od wielu moich poprzedników i setek osób, które pod pana czujnym okiem uczyły się odpowiedzialności, determinacji, dążenia do celu i nabrały wiatr w skrzydła. Drogi panie dyrektorze, zapisał się pan w historii tej szkoły jako wspaniały gospodarz. Nie ma takich słów, aby podsumować pański wkład w rozwój tej placówki. Dzisiaj dziękujemy panu, ale nie żegnamy się na zawsze. Mam nadzieję, że ścieżki naszego życia jeszcze się nie raz się skrzyżują. Życzymy panu spokojnej, a zarazem ciekawej emerytury. Mamy nadzieję, że będzie pan wracał wspomnieniami do chwil spędzonych w tej szkole i do wszystkich ludzi. Do zobaczenia, panie dyrektorze. Panie starosto, panie wicestarosto, księże proboszczu, panie burmistrzu, szanowni rodzice, rado pedagogiczna, pani dyrektor, szanowni uczniowie, wychowawcy klas. No jest to na pewno przełomowa chwila w moim życiu. Niebawem stanę się przyjacielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I chciałbym, aby tam ta współpraca, ta najbliższa, przebiegała w jak najlepszym i wysokim wymiarze. Ale proszę państwa, nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że
udało się mi przepracować w oświacie 36 lat. I proszę Państwa, a z tego owe 17 w tej szkole. W 2002 roku stanowisko powierzył mi pan ówczesny starosta Jacek Bogucki, dzisiejszy poseł, wieloletni poseł. Na kolejne kadencje byłem powoływany już przez pana starostę Zielińskiego. Dla panów starostów chcę podziękować, że zaufali człowiekowi, można powiedzieć, z zewnątrz i powierzyli tak ważną i prestiżową funkcję do wypełniania w tej placówce. Proszę Państwa, jak najbardziej prawdziwe jest to, że szkołę w tym czasie ukończyło 3070 uczniów. Również prawdą jest to, że dosłownie kilku nie ukończyło tej szkoły maturą. Kilku. Ale to nie jest moją zasługą. Ja nie biorę tego na siebie. To jest zasługa wszystkich tych, którzy ze mną współpracowali. Także chcę... Proszę Państwa, chcę podkreślić, że współpraca przez te lata była owocna, była twórcza. Czasami ścierały się różne opcje, poglądy, ale to może dobrze dla tej szkoły. Odczuwałem jedynie wsparcie ze strony pracowników tej szkoły, kadry nauczycielskiej, ale również bardzo cenię sobie współpracę z pracownikami administracji i obsługi. To również dzięki tej załodze szkoła przybrała nowe oblicze. Proszę Państwa, Pani Dyrektor, przedstawiając mój dorobek zawodowy, zaznaczyła pewne kamienie milowe, ale też to przecież nie była moja tylko zasługa. Chcę podziękować dla pana starosty Zielińskiego, dla posła Boguckiego, dla pana Jarosława Siekiery, dla pana Leszka Grucha za to, że wspierali moje działania, nasze działania, pewnej grupy piszącej wnioski o budowę hali, o termodocieplenie i udało się to uczynić. Ja z kolei robiłem potem wszystko, żeby nadzorować proces budowy, powstawania, remontu, żeby to wszystko było, proszę Państwa, zrobione jak najlepiej i żeby służyło. A potem, żeby z kolei było szanowane przez użytkowników i gości, bo na przykład taka hala sportowa, proszę Państwa, jest użytkowana przez 5, a czasami 6 dni w tygodniu, również popołudniami, gdzie korzystają z niej mieszkańcy miasta, powiatu i nasi uczniowie przychodzą, nauczyciele. To cieszy bardzo, proszę Państwa, dlatego też serdeczne dzięki dla Rady Powiatu, dla organizacji i przedsiębiorstw miasta. Tutaj słowa do pana Michalskiego Andrzeja, absolwenta, pana prezesa Andrzeja Michalskiego, absolwenta tej szkoły. W przypadkach jakichś nagłych awarii zawsze kierował pomoc swoich służb, żeby nas tutaj nie zalało, albo żeby nas nie wysuszyło, żeby było bezpiecznie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo dyrektorom placówek takich jak Miejski Ośrodek Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komendantom Straży, Policji za współpracę. Wojska również, jednostki w plewkach za współpracę, a współpraca ta przekładała się na pełniejsze realizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego. To byli ludzie, są to ludzie, którzy są otwarci na współpracę i którzy w szkole wiele pomogli, kiedy tylko się do nich o to zwróciłem. Tak jak wspomniałem, kadra nauczycielska, bez niej szkoła nie istnieje. No może najpierw zacznijmy, że szkoła nie istnieje bez Was, kochani uczniowie. Bez Was by nie było sensu budowania tych wszelkich pięknych pomieszczeń, remontowania, starania się
zabiegania o to, żeby było jak najlepiej, najwygodniej, najbezpieczniej. To wy, wasi rodzice, to sprawili, że czułem pełną satysfakcję i potrzebę do tego, żeby podjąć ten trud w nienormowanym czasie pracy. Mam nadzieję, że tak dalej będzie. Dzisiaj w sekretariacie leży 300 wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy. Daj Boże, żeby tych zdecydowanych było jak najwięcej, bo potrzebujemy świeżego narybku, bo jak Państwo widzieliście, jest potencjał, jest w kadrze drzemiący, jest potencjał w uczniach, jest na pewno również i tylko taka dobra wola ze strony dyrektorów, żeby kształcić, a potem chwalić się absolwentami. Naprawdę możemy się tym chwalić, nimi, przepraszam, chwalić i być z nich dumni. Tak, proszę Państwa, tak to wygląda. Bardzo serdecznie dziękuję dla osób, które pracowały w tak zwanej administracji. Dzisiaj jest to już tylko pani Krysia Grabowska, nasza pani sekretarka, z którą współpracuję już 17 lat. To, proszę Państwa, taki fajny staż 17 lat. Nie wiem, jak się rozstaniemy, ponieważ zawsze te nasze relacje były o tyle serdeczne, co służbowe, ale może mniej służbowe, bardziej serdeczne. Dziękuję Pani za wspieranie mnie i moich czasami rozszczepanych myśli, w sensie która szuflada, gdzie ten dokument. Proszę Państwa, były jeszcze tu Pani Danuta Kulesza, Pani Bukowska Marysia. No naprawdę tą współpracę ja sobie wspominam bardzo dobrze i za to dziękuję. Chcę również podziękować pracownikom obsługi. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że panowie Kulesza i Kruszewski to tak zwane złote rączki. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że ci panowie wykonali wiele świetnych prac pod tytułem stelaże do ławek, remont stelaży, obudowy kaloryferów. Tego nie kupowaliśmy. To wszystko jest dzisiaj, proszę Państwa, praktyczne, nowe, jak nowe, a w sumie zostały wydatkowane minimalne pieniądze. Można powiedzieć, że tworzyli jakiś dodatkowy budżet tej szkoły. Dziękuję również wszystkim Paniom, które dbają o czystość i porządek. Ta hala, proszę Państwa, już ma 9 lat. Skończy w listopadzie. Jest to Pani Krysia Szymborska, która dba o to, żeby ci, co z niej korzystają, korzystali w sposób logiczny i rozumny. I ona jest jak nowa, można powiedzieć. Ładna, przestronna. Dziękuję Pani Woźnej Białej. Założyłem tak zwany pustynny kraj. Pani Teresa i ja stworzyliśmy tutaj z kolei oazę tropikalną. Tropiki z ogromną ilością zieleni i innych roślin, przyozdobień. O to dbają również wszyscy. To jest wspaniałe. Proszę Państwa, dziękuję rodzicom tu obecnym. Dziękuję seniorowi panu Laskowskiemu, panu Skarżyńskiemu. To są osoby, które zawsze miały czas i zawsze były tutaj na miejscu. Dbały o budżet Rady Rodziców, zasilany przez kasę, jak to się mówi, naszych rodziców, naszych uczniów, ale nie tylko. I ta współpraca naprawdę jest wspaniała. I czy też przy organizacji różnych imprez wewnątrzszkolnych, ale też i studniówek. Proszę Państwa, chcę podziękować uczniom, wszystkim tym, którzy przez ten czas mieli przyjemność studiować, uczyć się w liceum. W liceum imienia króla Kazimierza Jelończyka, które to imię zostało nadane w 2002 roku, proszę Państwa. Byłem też tym organizatorem
tych uroczystości. Jako początkujący dyrektor. Również, proszę Państwa, byłem organizatorem kilku zjazdów absolwentów. Niestety, do następnego mogę się tylko tego zjazdu o tyle przyczynić, że dysponuję własną osobą, ale to już za rok powinien się odbyć kolejny zjazd z okazji 75. rocznicy. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo wiem, że wszystkim jest ciężko ze względu na pogodę, jest ciężko ze względu na to rozstanie, ale tak jak Pan Starosta powiedział, ono dopiero nastąpi z końcem sierpnia, ale już dzisiaj bardzo dziękuję za te słowa uznania Panie Starosto, Panie Burmistrzu, księże kanoniku. Też dziękuję za współpracę. Naprawdę przez te tyle lat organizowaliśmy rekolekcje, które naprawdę były i z naszej strony, i ze strony parafii, można powiedzieć, organizowane wzorcowo. Dziękuję emerytom, którzy wspierali mnie swoją dobrym słowem, dobrą opinią, obecnością na uroczystościach. To jest też bardzo ważne. Proszę Państwa, dziękuję opiekunom samorządu śląskiego za dobrą współpracę, a przez to przekładała się ona również na współpracę z uczniami. Jeszcze raz wszystkim nauczycielom, dzięki którym ja miałem ogromną przyjemność usłyszeć, że Jagiellończyk to szkoła talentów, że to szkoła bardzo, bardzo dobra, że tą szkołę można wybrać i trzeba wybrać nie gorsze od tych położonych do kilkadziesiąt kilometrów od tego miejsca. Mam nadzieję, że ta tendencja będzie może inna, może, ale proszę Państwa, na pewno trzeba wytrwać w pracy, trzeba wytrwać w tych wysiłkach. Myślę tutaj o nauczycielach, bo oceniają nas, porównują i na pewno również to decyduje, w jakim stopniu o tych wyborach. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, a teraz chciałbym pożegnać się w sposób oficjalny. Proszę wszystkich o powstanie. Dziękuję. Proszę. Proszę Państwa, dziękuję za wszystko. Wszystkim dziękuję. Spocznij.
Proszę Państwa, dobiegła końca uroczystość oficjalna, za chwilę spotkania wychowawców z klasami w celu rozdania świadectw, pożegnania się na okres wakacji. Ja również wszystkim bardzo dziękuję i proszę Państwa życzę udanego wypoczynku, a w tej chwili wszystkich nauczycieli, gości zaproszonych zapraszam do słupki szkolnej na obiad. Będzie mi miło, jeśli Państwo będziecie razem ze mną. Dziękuję bardzo. Ale
Zresztą sami mówiliście, że nie uczy się dla ocen, tylko dla siebie. A mnie tyle wiedzy w zupełności wystarcza. Nie można być takim zakładem. Poza tym trzeba umieć doceniać to, co ma. Najważniejsze, żebyśmy zdrowi wszyscy. Zdrowi, powiadasz? Obawiam się, synu, że jesteś na dobrej drodze, aby nas jakąś chorobę pędzić. Wiecie co, dokończmy ten temat jutro, bo teraz już muszę lecieć. A i jeszcze jedno. Chciałbym przelokować się w Łukasza. Idę się przebrać i spakować. To nie będzie konieczne. Nigdzie nie idziesz. Jak to? Mamo? Ojciec ma rację. Zapomnij o ognisku. Masz szlaban do odwołania i rekwirujemy też komórkę. Co? Jak możesz? Przecież mi obiecałaś. Mówiłaś, że przekonasz ojca, gdybyś miała codziennie na niego naciskać. A ty co? Nagła zmiana w kątu? Naciskam. I nic. Wybacz, synku, ale obawiam się, że to nie jest skuteczne jak twoje poprawienie ocen. Nie, no ja z wami nie wytrzymam. Ten mały królewicz, książę, przyjaciel dla mnie. On miał rację, mówiąc, że wszyscy dorośli są cichu. Zaczęły się wakacje. Czekałem na to ognisko od miesiąca. A ja co? Mam siedzieć w domu? Nie dramatyzuj. Przecież najważniejsze, żebyśmy wszyscy zdrowi byli. Thank you.
Komary. Życzymy udanego wypoczynku, wspaniałych i niezapomnianych wrażeń, a na zakończenie piosenka. Cóż, to już był naprawdę ten ostatni, na wesoło, akcent dzisiejszej uroczystości. Chcę podziękować młodzieży z klasy drugiej A i pani Magdalenie Lewosz-Muszyńskiej za przygotowanie tego krótkiego, aczkolwiek budynkowego programu. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze przywitać naszych dwóch absolwentów, których mamy dzisiaj zaszczyt gościć. Trzech. A, jest jeszcze Jasiek. Ale Jasiek to no już absolwent, tak. Jasiek, Kamil i Marcin. To Jasiek jeszcze nie studiuje, ale Marcin to student prawa już chyba czwartego roku. Tak. Też studiuję. Też prawda. No to fajnie. Dziękuję Wam, że jesteście. Proszę Państwa, młodzież z wychowawcami do klas, pozostali Państwo nauczyciele, i goście, zapraszam na obiad.